Witam rodziców, zawodowców, sponsorów, przyjaciół, ustawiam to powiedzieć, nie dam rady nam zapowiedzieć, ale dziękujemy z panem Wojciechowiczem w firmie Wojtus oraz Piotrowi w firmie Majka. Mam taką małą prośbę, około godziny 11-12 zjawi się tutaj grupa straży pożarnej, która pokaże nam kurs ratownictwa medycznego. Wtedy bardzo proszę wszystkich do zrobienia dobrego koła i jak jest w pasie, to jeszcze pokażę wam, jak zachowuje. Thank you.
Polska to nie dzień tak rosną 0-1. Thank you.
się batna. No to miałem dwie interwencje.
okno. Sekundzie spotkania prowadzenie zdobywa drużyna Orzełki Marzanówka. Orzełki Marzanówka przełom Mesto 1-0. A więc
A więc, chłopaki, zakończyliśmy kolejny turniej Przełęcza 22. Cieszy nas to, że za chwilę to podsumuje pan prezes Filip, że jesteście w sali, zdrowi, panie prezesie, proszę, żeby pan zadał kilka słów na podsumowanie turnieju, a następnie przystąpimy do wręczenia nagród. Filip Czubik, widzę, że wszystko, co miałem powiedzieć, to już Stanisław powiedział. Dlatego dziękuję wam wszystkim za przybycie. Tak jak tutaj Stasiu powiedział, cieszymy się, że nie obyło się jakichś większych kontuzji. Także dziękujemy wam za przybycie. Zapraszamy na kolejne turnieje. A teraz zapraszamy do wręczania medalów oraz wyróżnienia zawodników, wręczania pucharów. Także jeszcze raz dziękujemy wam wszystkim. Zajęła drużyna Orzełki Wrzosów. Zapraszamy reprezentację. Miejsce szóste. Kosmos Nowotanie. Miejsce piąte. Koniczynka Wrzosów. Przełęcz Dukla. I miejsca medalowe. Trzecie miejsce. Star Grymala. A ja przypomnę, iż nagrody wręczają prezes LKC Bezko pan Filip Czubik oraz sponsor dzisiejszej imprezy, pan Piotr Lepki. Miejsce drugie, Czeło Bezko. I miejsce trzecie, pierwsze i wycięta drużyna. Tego turnieju. Orzełki Marzenówka.
pan Filip. Dziękujemy wszystkim zwycięstwo. A prosiłbym was i trenerów prosimy, jak zwykle,